Dużo to nas nie zostało w tej strefie. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Cześć moi drodzy, z tej strony Farrell i witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, u mnie za oknem piękna niedziela, mam nadzieję, że u Was też. Staliście wypoczęci, byliście w kościele, pomodliliście się, a teraz jesteście po niedzielnym obiadku i macie chwilę czasu, żeby wysłuchać Farrella, co ma Wam do powiedzenia. Moi drodzy, po tym krótkim wstępie porozmawiajmy sobie na temat kolejnych przecieków. Z tego co widzimy, FNBR Leaks opublikowali na swoim Twitterze bardzo fajny screen, który mówi, że prawdopodobnie w przyszłości zostanie wprowadzony system podarunków. Na chwilę obecną nie wiem, jak to będzie dokładnie wyglądało, ale zastanówmy się wspólnie i pomyślmy, co możemy wywnioskować z plików systemowych. Jak widzimy, w tych plikach odnaleziono pewne kwestie. Na screenie w pierwszej linijce widzimy: Hope you like this gift. Good luck, have fun. Mam nadzieję, że podoba Ci się ten prezent. Powodzenia, miłej zabawy. Z tego możemy wywnioskować, że po prostu wyskoczy nam taki komunikat, kiedy otrzymamy jakiś prezent. Lecimy dalej. Personalize gift. Personalizacja prezentu, czyli będziemy mogli go spersonalizować. Ok, trzeci punkt. Select recipients, czyli wybierz odbiorcę. Jestem teraz ciekaw, czy będziemy mogli handlować tylko i wyłącznie z przyjaciółmi, których mamy w znajomych, czy też po prostu będzie jakiś system tradingu, gdzie będziemy wybierali po prostu imię, nick gracza i będziemy mogli się wymieniać tymi całymi prezentami. No zobaczymy, mam nadzieję, że jakiś system tradingu, że będziemy wpisywać na przykład School Dropper i będziemy mogli ten skin kupić za jakąś ilość V-dolców. Bardzo fajną byłoby to opcją. Lecimy dalej. 0 na 100, to wiadomo, ile tych prezentów chyba dostaliśmy, czy po prostu to będzie wartość V-dolców, jakich może dostaliśmy. Następny punkt, Daily Gift Remaining, pozostały dzienny limit prezentów. I teraz jest kwestia, czy te prezenty będą ograniczone jakąś wartością, czy na przykład rzadkie możemy się wymieniać codziennie, epickie raz w tygodniu, legendarne na przykład nie będziemy mogli wymieniać. No to jest właśnie bardzo ciekawa opcja. Fajnie by było, by wprowadzili system nagradzania, codziennie zalogowanie się do Fortnite'a, tak jak w ratowaniu świata dostajemy jakiś prezent. Fajnie by było, jakby w trybie Battle Royale też dawali na przykład za 7 dzień 100 V-dolców. Jeżeli też tak uważacie, napiszcie w komentarzu. Kolejny podpunkt. Oto prezent. Here a gift. Następny. Optional message up to 100 characters, czyli opcjonalna wiadomość do 100 znaków, czyli możemy powiedzieć: siemanko ziomeczku, masz tu ode mnie Skull Troopera, daj mi teraz, dam ci skina tego podstawowego i cię nie oskamię, nie? Enter. Jest to full legit i super okazja. Ok, następnie back, powrót, cancel, anuluj, wiadomo, send, wyślij. No i moi drodzy, co wy na ten temat sądzicie? Możecie oczywiście napisać w komentarzu. Ja uważam, że system tradingu by był bardzo fajny, tylko musi być z pewnością ograniczony i jakoś dobrze przemyślany, żeby nie występowało wiele skamów. Jeżeli teraz na przykład wyobraźcie sobie konto, macie Skull Troopera, logujecie się na jakąś stronę, bo chcecie dostać darmowe V-Bucksy, V-Dolce, czy jak tam nazywacie, i gościu takie Wam kroi konto. Zmienia login, hasło, Skull Troopera, jest system tradingu, wpisuje Skull Troopera, sprzedaje za 5000 V-Dolców, zabija 5000 V-Dolców. Średnie by to było, co prawda, chyba że wprowadzą, tak jak w Steamie, tokeny, w którym po prostu się logujemy i mamy ten autentykator. Co wy o tym sądzicie? Oczywiście napiszcie w komentarzu. Ja dziękuję Wam za wspólne spędzone chwile podczas tej pięknej niedzieli. Jeżeli się podobało, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. A jeżeli interesuje Was druga część materiału, serdecznie zapraszam. Pokażę Wam fajną gierkę, którą rozegrałem parę dni temu. Trzymajcie się, hej! Dobra, wyskakujemy. Wiem, że z wielu z Was lubi takie gierki od razu po nowościach. Dlatego dla Was to nagrywam. Oczywiście nie zawsze uda mi się wygrać, ale zazwyczaj zawsze są jakieś fajne gierki. Dobra, moi drodzy, sprawdźmy, co się dzieje w koło. Ktoś leci. I teraz gdzie tu polecieć, żeby było dobrze? Chyba uda mi się od razu dolecieć, żeby mieć broń. Apteczka, Kevik, MK. Dobra. Dobra, chowamy się teraz szybko, żeby przeładować. Kewiki, kewiki, kewiki. Przeładujmy.
Dobra, mamy po Zoi na szczęście. Kurczę, on ma pompę i jetpack, tak? Dobra, pięknie, pięknie. Wow, 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 C4. Nie ma ammo. Dobra, przeładowana M-ka, uciekajmy. Gdzie on jest? Nie widzę go. Thank you, Richard. Powiem wam, bardzo fajny meczek się zapowiada. Dobra, co my tutaj mamy? Zróbmy tak może. Co on tutaj jeszcze ma? Snajpę. Kewiki. Dobra. Na spokojnie teraz sobie rozegrajmy. Wszystkich na karkołomnych powaliłem. Powiem wam, że... jakoś się udało. Dobra. Teraz, żeby jakoś głupio nie zginąć. Ja widziałem, tam apteczka leżała. Dobra. Kurczę, tu nie ma ściany, a ja się potionuję. Dobra, weźmy tak o plecak i uciekamy. Zobaczmy teraz tutaj, co jest. Amo. Tam była apteka, zaraz po nią przejdziemy się. Tutaj widzę, nie było nic zdropione. Okej. Pyk, pyk. Sztucer, kurczę. Wolę sztucera. Nie mam nic wybuchowego, niestety, jeszcze. Emeczka niebieska? Tak, niebieska. O, proszę. No i to mi się podoba. Kolejna pułapka, kolejna skrzynka. Tylko żebym strefę jeszcze przypilnował. Żebym tylko strefę przypilnował i nie padł. Dobra, jesteśmy w strefie cały czas. Okej, okay. Jest spoczy. Pułapeczka. Gdzieś tu była pompa zielona, tak? Dobrze mówię. Dwie skrzynki kolejne. Jest wolna. Nie. Dobra. Powinniśmy zdążyć się uleczyć. I czy ja będę miał miejsce jeszcze na jedną aptekę? Słabo. Słabiutko, niestety. Dobra. Weźmy sobie tą wolną. Jeszcze zrzut mi spadł naprzeciwko. Pięknie. Ok, musiałem coś sprawdzić. Lecimy dalej. Hyc. Hyc. Nie no, 50. Siorbek. Kurczę, taki drop. Sprawdźmy jeszcze tutaj, czy coś jest ciekawego u góry. Dobra, nie ma. Ktoś się zbudował naprzeciwko i wziął mojego dropa. Do kogo się strzela? Tylko nie wiem, z której strony. Czekajcie, podgłoszę sobie. Okej. Ma granatnik. Ej, naprawdę, moi drodzy, nic nie widzę. Dobra, z tej strony coś się zaczęło dziać. Tam na górce ktoś będzie? Chyba nie. Widzę, komuś bardzo zależy na wygranej. Nawet się nie ruszają chłopaki, nikt nie wybiega. Powiem wam, że troszeczkę tutaj z tyłu mam za mocno łyso, że tak powiem. Na widelcu jestem. Dobra, sprawdźmy. Strefa już nadjeżdża, ok. Ja jestem cały czas w strefie, moi drodzy, także jest ok. Nie jest najgorzej. Ten z tej chatki będzie musiał uciekać. Powiem tak, strzelałbym do niego, ale chyba na razie nie ma sensu. Ja sobie jeszcze nadropię trochę matsów. Żeby mieć na później.
Dobra. Strefa się zawęża. Ja robię hyc do mojej kryjówki. Cyk, dobra. I teraz sprawdźmy. Ktoś do niego strzela z pomidorowego. Dobra, robimy podjazd typowi. Po cichaczu. Dobra, nie ma go tu. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zobaczy. Dobra, na razie gościu. Ja biegnę dalej sobie spokojnie do strefki. Dawaj, 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 Farel, dawaj, dawaj, dawaj. I szybko zabuduj się. Mam nadzieję, że żadnego snajpera nie będzie. I mi zara nie wcisnie żadnego gonga. Dobra. Leci rakieta do mnie? Tak, leci rakieta do mnie. Cwaniaczki mają rakietnice. Ja niestety nic takiego nie mam. Kurczę, trochę złą stronę, żem zbudował. No trudno. Dostał ładnie, obity. Za dużo ammo to ja nie mam niestety. Dużo to nas nie zostało w tej strefie. Jeden na jeden, tak? Dobrze mówię. Tak jest, jeden na jeden. No i zwycięstwo, nice! Dziękuję moi drodzy za uwagę, bardzo fajna gierka, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!